Siemanko, widzę. Dzisiaj jesteśmy wraz z... Lubię powracam, elo, elo. I dzisiaj jest nocy, no dobra, wiem, ten update wyszedł już pewno kilka dni temu, ale ja mam oczywiście przerwę od tej gierki i nie było mnie w ogóle miesiąc i nie nagrywałem przez 2 miesiące, a więc chciałabym was za to przeprosić. Teraz się postaram nagrywać filmy i no, nowy update'ik jest, Abysmal Mod Update. Abysmal Mod, The Void i Demon Titan Cameraman. No i też trzeba na pewno podziękować Luby Popraciowi tutaj, bo gdyby nie on, to bym nie mógł przetestować dla was tej jednostki, czyli Dementy Titan Cameramana nowego. Ale jeszcze nie wiem, jak on działa. Ale wiem, że jest dosyć drogi i dałem tutaj Future Art Brookmana za niego, Titan Dreammana, Every Titan Cinemamana, Sinistera Titan TVmana, i który jest jeszcze z podpisem Shotguna kolejnego, Scientist TVmana i 1000 gemików. Jeśli go wytradowałem tylko na odcinek, ale 500 gemów ci dam za friko. Dobra, idziemy grać? No dobra, to ja już wypocalam tego Demonta Titana. Jeszcze Green Laser kasę weźmiemy, może Mewinga, bo ja się mogę Green Laser. No, jak chcesz. No to ja już wezmę. Ty weź Green Laserka, ja Mewinga wezmę, Santę, dronka weźmiemy, no i w sumie to chyba wszystko. Możemy iść na to moim zdaniem najładniejsze, bo jest no po prostu przepiękne, mi się mega podoba. Dobra, wezmę się Clock Spiderka, tak, na później. 60 wavebików to ma, dobra, to zaczynamy, ja jeszcze tego nie dałem. Naprawdę to jest bardzo trudne. Trudna mapka. Też możecie zobaczyć nowy odcinek Luby Pobracia, bo on też testował. Link do mojego kanału będzie w opisie. Ja włączę dźwięki. Dobra. No dobra. Ja nawet muzykę z tego. Mega fajnie to wygląda. Dobra, na porządek trzeba oczywiście ustawić pod razem. Ja Green Laser tam na start postawę. Polisto i lety już wylatuje na pierwszym wave, co jest? Nie wiem, Polisto i lety, dobra. Dobra, mnie na razie... Weź sobie tutaj w ustawieniach muzykę, to jest taka jakby groźna muzyka nawet. Wiem, mam włączoną, damy na 2 bitowe w sumie. Dobra, no tutaj już Green Laserek ładnie bardzo niszczy. No bo Green Laser jest po prostu worth na start. No, jak on wygląda? O kurde! No taki duży, taki upgrade Titan Drillman 2.0. Ciężko będzie go wstawić gdziekolwiek. I szczerze polecam na niego miejsce 10, polecam ci go postawić. Dobra, to po prostu tutaj go będę stawiać na pewno, jak polecasz. Ja też tam trochę odglądałem ten twój odcinek, ale uznałem tak, że wiecie widzowie, że jak jest ten już, jakby jak on, jak później stawia tego, znaczy Boże, lubię pobrać, jak stawia tego Dementa Titan Cameramana, to zrobiłem tak, żeby on po prostu, jak on go postawił, to zrobiłem, nie, już nie oglądam, bo po prostu chciałem się dowiedzieć, nie? To już ulepszam do blazerka. Ja postawię tutaj w sumie Mewinga na początek, tak. Mewinga? No dobra, przyda się. Ja tego Green Laserka tu robię. Gdzieś tu będzie git chyba. Ty mi trochę przechodzą, a twój mi tam zrobi. O już, bo Stoilet leci, to ja bym go ulepszył. No, na tu mojego leciał. Ja ulepszę Green Laserka i trochę tam obiję. A sam tym? Sam no tak. Ja na pewno, no... Przydałem za to mój prawie cały ekwipunek, a więc no, nie za fajnie. Ale później i tak zwrócimy trade, tylko tam. Tylko dam ci. No, będzie więcej gemów na plus. Ile mamy HP? A, 300 HP. 300 HP to ten kot może przejść. No. Ja zawsze puszczam tego kota. A kurde, swój Mewing śpi. Dobra, teraz... Ojojoj, bo przeszło to. Też byłoby fajnie, jakbyś tu Green Laserka zostawił. A to później to zrobię. Dobra, my się widzimy teraz, widzowie, jak ja trochę ulepszę Santy i tego Mewinga, jak będzie już po prostu trochę zaczęta gra. Widzowie, mnie już stać na tego Dementeda, ale ten, mogę brać, musiał się na chwilę wyciszyć, a więc my poczekamy.
tylko... Kurde, ten Clock Spider przeszkadza. Na chwilę go będę musiał usunąć. Dobra, tutaj. Stawiamy go. Dobra, dobra, no. Jest na razie jest słaby. 30 tysięcy i cooldown 3. Ale zaraz go ulepszę już na następny poziom. Dobra. O, dobra. Ja już go na drugi poziom dałem, no i teraz jest serio mocny. No, jest dobry, jest dobry. Gram nim i mam tyle, jest plopa. No, ja jeszcze nie wiem. Ja zaraz sobie wrzucę i on podpał, jak widzisz. No, na razie bardzo tak fajnie bije, tak wiecie, takie widzę. No, wolny jest nawet. No, ulepszymy na pewno Santę, bo to będzie na pewno potrzebne. Ja nie wprawiam na maksa Santa. Ja też wam to skipnąłem, ale już jest miły na maksa. I też postawię drona, bo będą problemy. No, tego trochę jest słabo postawisz. Ale dobra, dosięga do wszystkich. Będę walić ultra stopa. Dobra, teraz jest dobrze, teraz jest dobrze. Chyba na... Dobra. Niestety musieliśmy widzowie użyć. No bo ciężko by było bez... O, no, jeszcze dobrze. Dobra, jest na trzecim levelu. Już postaję boosta. O, dobra, nice. Mam z tyłu jeszcze będziesz mógł te dementy dostawić. O kurde, a on jest na trzecim levelu, no jest potężny. No, tak mam jeszcze. 100 tysięcy damage'a, 25 range'a i cooldown 1.556. Jak tak on teraz ma 75 DP, 75 KDPS? Ja nie wiem, czy to nie będzie moja najmocniejsza jednostka w historii, widzowie. Będzie. Powiem tyle więcej. O Boże, to ja się... Widzowie, nie, no ja się boję, co to będzie. Kto oglądał mój film, to dobrze wie. A kto oglądał... No ja nie wiem, ja nie oglądałem. Powiedzmy, że... No powiedzmy, że jest dobry. Jeszcze jak? Ja jak skończę odcinek, to pójdę sobie coś zrobić do jedzenia. Dobra. Ulepszam go zaraz na max poziom. Ja też będę mógł leprekonka tu wstawić, a nadzieję już to stawię. Ej, no leprekonek będzie dobry. No, zwiększę mu nawet randa. Ty, ten, dobra, upgrade'uję go na czwarty level i to mu dużo da, 25 range'a, 20 tysięcy i cooldown 0.5. Dobra, upgrade'uję. Ty, co to jest? Taka, on teraz będzie strzelek, tak. To on ma jakąś kuszę. Ja pierdzielę! Co to jest? Co to jest? Ej, dobra, widzowie, co to jest? Co to no, jest? Będzie mocno. Co to jest? To ich pali. To ich pali. Wrzucam. Co to jest? Co to jest za jednostka? Ja przepraszam bardzo. To jest 5 razy lepsza od Hyperka. No to serio. Nie, dobra, ja to upgrade'uję. To jeszcze nie jest maksymalny poziom. Ty, ja go upgrade'y zdrożałem, bo jeszcze wczoraj były za 20 koła. Max. To ma 25 tysięcy. Nie, dobra, widzowie, to jest zbyt OP, tak szczerze. O kurde. To jest zbyt OP, no przecież pas się dzieje, bo... No mega OP. Nie, dobra. Ej, ty, to będzie miało 0,6 cooldownu. Prawie 0,7 aż. O kurde. To ja nie chcę wiedzieć, jakie no to będzie. Nie, no to jest zbyt dobre, widzowie. To jest zbyt dobre. No przysięga, przecież patrzcie, jak to nawala tą kuszą, no. Pay to win 100%. To jeszcze kosztuje 6... Dobra, nie, ja nie wiedziałem, że to będzie tak OP. Dobra, damy sobie widzowie Santę na 7 level. Boże, na jaki trzeci? Też chyba kolejnego bym... Fajnie było, jakbym stawił go gdzieś tutaj. Ale ręcz krokunem. Może krokunem. Rano krokunem. Może tutaj tymi moimi dwoma grodami. A może jakby tu tak wszedł? To tak. Dobra, tu wszedł. Abusa? Ma. Tak.
Dobra, też jakby... Zastraw się, jak zobaczysz, po co powiem tyle. No ja nie grałem tego trybu, nie? Nawet jak zobaczysz bossa na 50 live, to się zdziwisz, bo ja też się zdziwiłem. Jak zobaczyłem tego bossa. Ty no, co jest? Nie da się tutaj go postawić, widzowie. Dobra, upgrade'ujemy Santa na maksa. No i będziemy teraz i po prostu próbowali stawiać w tej range Clockwoman, bo to im daje, że mają mniejszy cooldown, jakby ktoś nie wiedział, ale raczej każdy wie, o co chodzi. I teraz się otwierasz sobie jednego tego Summer Crate'a i dropisz Aqua Titama. No to widzowie, nie wiem, raczej bym... To jest jak browerka. To raczej bym kupił sobie Goldena, jakby mnie było stać. Aqua Titan chodzi po gdzieś 50 koła, a Golden no prawie nawet 100. Oho. Jakbyś dropnął takich dwóch, to byś mógł kupić. I jakiegoś fighterka jeszcze do tego. No co mam tak zrobić, widzowie. Ale to jest niemożliwe, Golden, bo... Golden to nie jest tania postać. Ja widzowie gram sobie od walentynków, nie? I ja nigdy nie dropnąłem żadnego upgrade'u Titan Cinnamomena. No i to niestety sodek. Będzie chyba trzeba pozbierać na jakiś grubo opalnik. No. Będziemy tak skadawajne, bo za to się dużo hajsu dostaje. No. Piszcie widzowie w komentarzach, ile zbieramy coinów. No. Na przykład, nie wiem, 50 tysięcy. Tylko nie dawajcie milion coinów albo, no nie wiem, 100 tysięcy, nie? Maksymalnie 150 koła. Nie, no tak 100 tysięcy. No 100 tysięcy maksymalnie. Ale ten Golden Egg, no jest. Nie wiem, ale ja nie będę otwierać tych normalnych basic crate'ów, tylko ja będę sobie Summer Crate'y otwierać. Bo bardzo bym chciał tego Aqua. No ja też bym chciał, ale znając mojego laka, to ja nigdy go nie dropnę. Ale przecież na tego Aqua Titan jest tyle samo co na Godli, z tego crate'a normalnego. A ja nigdy nie dropnę Godli. Ty to możesz dropnąć, ja nie. Jak chwilowo dostała szczęście drowarka, to jak najbardziej, bo nie wiem, czy wiecie, ale drowarku dropnął za pierwszym swoim crate'em tego Aqua Titana. No. I jeszcze ten... Mana kupił upgrade, Loka za 200 koła gemów, no i tak dalej. Ten człowiek to nie wiem, to jest jak po prostu... Człowiek to jest szczęście. Kompletne. To jest napisze... A! Jeszcze dropnął milion Titaników pod Simulator 99. No tak. Na live jest... tego nowego Titanic Classic Cata. Dobra, ja już trzech ich postawiłem, no i są naprawdę widzowie potężne. Ale zrobimy sobie takie teraz malutkie cięcie tak do 50 wave'a, bo teraz nic się nie dzieje. Tak. Dobra, widzowie, 50 wave'ik zrobił właśnie. Mnie wywaliło z Discorda. Aha, ale ja to dalej słyszę. No i czasami to tak wywala z Discorda. Ale tak wywala przez rozmowy mnie wywala. Też możecie, widzowie, napisać, czy byście chcieli, żebyśmy stworzyli Discorda dla widzów. O. Oczywiście, możecie napisać. No, żeby resztę by to było. I też możecie pisać pomysły na filmy w komentarzach. No. Zaraz wyjdzie boss i jak zobaczysz go, to się zdziwisz. Sekutor Astro Toilet. Sekutor Astro Toilet? No, Sekutor Astro Toilet to jest taki dość rzadki bossik na Endlessie, bo... W końcu na 140 wave występuje i ja go pierwszy raz ujrzałem nie na Endlessie, tylko na tej mapie. I on ma też w ogóle widzę. I on też widzę, ma taką fajną animację, że wiecie, że on tak zlatuje, jak się respi. Sekuto? Nie. I też możecie widzowie napisać, żebyście chcieli z innych gier tego. No, żebyśmy nagrywali. A możemy na przykład, nie wiem, Spec Simulator 99 możemy na przykład. A jak nie wiem, czy to się jest do nagrywania w Podsumulator 99? No raczej nie, to jednak nie widzę. Ale jak coś ciekawego się pojawi? Na przykład będziemy mogli nagrywać testy update'ów, że będziemy po prostu sprawdzać, co dodali w update'cie. Mhm. Jak będziemy jacyś, nie wiem, bogatsi, to opening jajek. A jeszcze jajka są strasznie drogie. No...
Ja mam tylko ty. To jest wartość jakiegoś taniego hitchpata. No bo lubię ubrać, ma tylko jednego hitchpata, a ja mam zero. Mam chyba tylko cztery ekskluzywy. Ja kupiłem od ciebie trochę. No, ale dzisiaj też wydropiłem tego. Tą aurę fajną. Tak, za 15 tysięcy i bardzo się ucieszyłem. No, masz tak samo ode mnie. No, ale ja widziałem. Jak te toilety płoną przed gwiazdą, trochę lagi się robią. No. Ale ja nie będę złączał SFX-u, żebyście widzieli takie fajne, bo to mega fajnie wygląda takie. Ja sobie wyłączę, żeby tam. I ogólnie patrzcie na tą grafikę, patrzcie jak on jest dopracowany, nie? No, ja sobie... Albo Santy, jak są takie bardziej świecące, nie? Santy? Wydaje mi się, że Santy tak samo. Tylko po prostu fajniej wszystkie postacie wyglądają na tej mapie. I w ogóle zobacz ile ja Goldenów zdążyłem postawić, a ile tych Titanów. No. O, kolejny sekutor swoją drogą idzie. I na 59 wyłącz mi autoskipa, żeby tak nie wyleciały dwa te bossy naraz, bo na 59 jest boss. Włączamy. I już sprzedać Santy? Czy nie? Nie, na 60 sprzedajemy. I w ogóle wyszedł Spider Toilet, ten Astro Spider chyba gdzieś tu wyszedł. Albo już umarł, nie wiem. Ale wiem, że teraz... O, dopiero teraz wyszedł. Astro Spider Toilet. Dopiero teraz wyszedł Astro Spider Toilet. Możesz pokazać widzom. O kurde, widzę. Giant Spider. Mamy tutaj normalnego Astro Spidera. Możesz pokazać. I takiego Giant Astro Spidera. Chodźcie. Patrzcie, widzimy. Taki mega fajny. Mi się strasznie podoba. Tutaj jeszcze jest taki normalny. Taki mniejszy. Ale to fajny. To, że DJ Toilety są. No dużo tego wszystkiego. Ale powinniśmy zabić, bo on ma piercing. No piercing. A piercing, jak dobrze wiecie, z Leprikona... No Leprikon bije 4000, a to bije 120 tysięcy, nie? A więc no... Po prostu to jest... Trochę duża różnica. Dobra, właśnie widzowie niszczymy tego Giant Astro Spider. No, tu wszystko w niego nawala, nie? I oni to wygląda trochę sas, jak Leprikon w niego wali. Nie pytam. Dobra. 60 wave, ostateczny wave tej mapki. Zobaczymy, kto będzie na końcu. Ja już dobrze wiem i moi widzowie też dobrze wiedzą, kto jest na 60, ale ty nie wiesz. No ja nie wiem. Patrz, którego... ktoś, który jest na Endlessie. Ale ja nawet sam nie wiem, to jest niektóry mojego jest sekutorek. I wychodzi ten boss, wychodzi. Jest! No kurde! Astro ducha z widowie. Prawie 100 milionów HP. A przypominam, 100 milionów miały gdzieś mniej więcej toilety z 90 wave'a na Endlessie. Takie mega mocne. A tutaj bossik 60 wave, a luźne 96 milionów. Sprzedaję Santy. Dobra, ja też widzę, jak się sprzedajemy Santy. Sell. Oni przygotuj się, stopujemy to! Dobra, i Ultra Lightning Time Stop, bo on jest strasznie dobry. Ultra Lightning Time Stop. Bo oni przez ile się nie mogą ruszać? 20 sekund i dostaję po milion HP. No to tu macie, widzę, taką ciekawostkę. Odlubię pobrać jeżeli na 20 sekund. No, raczej wiem, że wie osoba, ale jakby coś nie wiedział, to macie. I ten Astro Dash naprawdę... No, ciężko go zabić, ale zabijam. I cały płonie ten Astro Dash. A no i widzowie, też taka jedna prośba do was. Ogólnie, jeśli podoba wam się taki content i ogólnie, to by mi było miło, jakby się zostawili subika, no bo po prostu chciałabym być partnerem, nie? A to na to jest potrzebne 10 tysięcy subskrypcji aż. Ja mogę ewentualnie pomarzyć o partnerze. Nie no, jakbyś... Zabiliśmy Astro Dash. 2200 widzowie coinów. I co tam jeszcze mamy? Dobra, klikam back to lobby, a i tu już... O, jeszcze na nagraniu możemy zrobić potwierdzenie, że tam...
Że... Czekaj, ja sprawdzę trade history, co ci tam, co ja ci dam. Dobra, to ja pójdę. Dobra, to widzowie, pójdziemy sobie otworzyć te krajciki, bo mam 2200. A i też chciałbym wam powiedzieć, że jakbyście chcieli mnie dostać do znajomych, to przyjmuję za jednego mityka. Randomowy mityk może być. Dobra, ja ci dam to. Dałem ci future, dałeś mi future plushmana. I 500 gemików. 500 gemów. Ale ja ci łącznie jeszcze 1000. A nie, tysiąc. Nie stówka, tylko 1000. Ale to tam jest infinite podpisane. I jeszcze 2 shotguny. Dobra. Macie tu potwierdzenie na nagraniu? Macie tu potwierdzenie oczywiście. No i to byłoby już na tyle chyba. I jeszcze Oli, możesz ogłosić losowanko na jakie tam miczyczka, jak masz? No to sponsorować, bo ja mam sporo mityków. To czekaj. To Oli sobie wybierz jakiegokolwiek. No nie wiem, widzowie, możemy zrobić tak, że jeśli byście chcieli wygrać takiego shotgun kameramela, to jedyne co musicie zrobić, to zasubskrybować ten kanał, zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem i napisać w komentarzu mityka. Mityk po prostu. Mityk. Ej, serio. Idealnie na końcu trafię mityka. Titan Cinnamon, jak sobie otwierałem tak. Ja tworzę Summer Crate. Jeden. O, Surfer TV mam. Fajnie. Teraz takie dropisz tego Aqua. Kolejny Surfer. No to fajnie. Ja sobie otworzę Basic Crate i mi dropną Cinnamon. Fajnie. Dobra, 3 legendy, super. Ja się czekam. Dobra, no to byłoby powoli chyba na tyle, więc elo! No, robi, dobra.